psalmie 119, 50 wierszu czytamy: To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. Jego Ekscelencja, ksiądz arcybiskup, profesor doktor habilitowany Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, 10 kwietnia 2010 roku cały nasz naród zamarł w przerażeniu, nasłuchując uważnie bolesnych doniesień o katastrofie samolotu prezydenckiego. Z minuty na minutę wiadomości stawały się coraz gorsze. Utwierdzały one wszystkich Polaków w tym, co było zbyt straszne do przyjęcia. Okazało się, że faktycznie doszło do narodowej tragedii. Zginęły najważniejsze osoby w państwie. Zginął prezydent z małżonką, przedstawiciele Wojska Polskiego, przedstawiciele środowisk kombatanckich, przedstawiciele kościołów różnych wyznań. Osoby, które wiele chciały i wiele mogły jeszcze zrobić dla Polski. Naród pogrążył się w rozpaczy. Do dzisiejszego dnia z bólem wracamy do tamtych wydarzeń. Choć dziś mijają 4 lata od tragedii, wciąż z ciężkim sercem wspominamy tamte dni. Wierzymy jednak w to, że ból towarzyszący pamięci jest potrzebny. Właśnie on tę pamięć konserwuje, odnawia i zmusza nas do pamiętania. Do końca czasów państwa polskiego 10 kwietnia będzie piętnem wypalonym na duszy narodu, jednoczącym go we wspólnej pamięci i żalu. Śmierć, która przyszła wtedy w Smoleńsku, nie wybierała. Zabrała ze sobą wszystkich, którzy wsiedli do prezydenckiego samolotu, niezależnie od opcji politycznych, poglądów czy wyznania. Kościół ewangelicko-augsburski również stracił tam wiernego sługę Pana, księdza generała Adama Pilcha. W dniach żałoby i refleksji, takich jak dzień dzisiejszy, nie ma jednak miejsca na straty jednostkowe. Wszyscy zjednoczeni jesteśmy w żalu, pamięci i wspomnieniu ofiar katastrofy smoleńskiej. Szczególnie ujmując w naszych modlitwach rodziny i najbliższych tych, co stracili życie. A więc tych, których najmocniej dotknęły ból, żal i rozpacz. Mam nadzieję, że Bóg ześle im pociechę w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Mamy nadzieję wołać za psalmistą: To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. Niech ożywia nas moc Bożej obietnicy, bo tylko ona może pokonać uczucie bólu i straty. Z chrześcijańskim pozdrowieniem i wyrazami wdzięczności za zaproszenie do wspólnej modlitwy ksiądz biskup Jan Cieślar.